Łukasz, przede wszystkim gratulacje za tą pierwszą rundę. Muszę to powiedzieć, bo rzeczywiście trzeba przyznać, że to duża nadzieja, bo po tym pierwszym starciu nie wiedzieliśmy oczywiście o tej sytuacji, która zaistniała. Powiedz, długo zastanawiałeś się nad tym, czy brać tą walkę, czy nie w okolicznościach z taką kontuzją? Nie, na moim miejscu każdy wie z jakimś tam pierwiastkiem nienormalności zwanego, wiesz, wojownikiem, no to każdy z nas tutaj z chłopaków zrobiłby dokładnie to samo i tyle, no wiesz, no, wchodziłem na własne ryzyko, wiadomo, że nie mogłem nikomu powiedzieć, bo mnie zablokowali, liczyłem, że nie będzie miało aż to takiego wpływu, ale, no, ale gdzieś tam miał, no, zatkało mnie trochę, myślałem, że gdzieś tam schodząc po tej pierwszej rundzie, tak jak się podniosłem, to straciłem trochę przytomność i nie mogłem zapaść oddechu, no ale to tak jest, no to moje ryzyko, no szkoda naprawdę, bo kurczę, bo czułem, że to, wiesz, że to jest świetny dzień na walkę, nie? Że to wszystko kumulacja taka i coś tam, no tak jest, no trudno, no. Żałuję strasznie, kurde, wiesz, że w taki sposób, bo jakby mnie ubił, to wiesz, no to był lepszy, wiesz, ubił mnie, a tutaj tak między rundami, wiesz, przez kontuzję na własne życzenie, nie ma o czym mówić, moje ryzyko, mówię, każdy zrobiłby na moim miejscu to samo ze wszystkich chłopaków i dziewczyn, którzy biorą dzisiaj udział. Powiedz, byłeś zaraz po gali na konsultacjach lekarskich, co tam ewentualnie już teraz można powiedzieć o tym, co to się tam wydarzyło w ogóle? Coś dodatkowo? Nic nowego, no 2 tygodnie nie jest w stanie zaleczyć tej kontuzji, to jest 2-3 miesiące, ja wiedziałem o tym wcześniej już, bo jak zdiagnozowaliśmy to wcześniej. Także przerwa, no to względnie jest wszystko okej, okay, no. A 3 miesiące przerwy teraz ewentualnie, tak? No to od sparingów, żeby tego nie, no powiedzmy, że od 2 tygodni dosyć duże problemy miałem, żeby wziąć pełen oddech i wydech, no ale to jest mostek, no to się raczej nie da rady tego zalecić, no ale wiesz, no nie dramatyzujmy, no. Czuję mega niedosyt i no zła informacja, wiesz, dla tych wszystkich, którzy woleliby, bym już nie walczył, jest taka, że kurde, no jeszcze muszę sobie coś udowodnić, wiesz. Dziękuję wszystkim, którzy tak, wiesz, trzymali za mnie kciuki. Wiesz co, tak kurde, trochę szkoda mi tych ludzi wszystkich, no, bo wiesz, dla mnie sport jest teraz zabawą, no, ale gdzieś tak, kurde, wiesz, trochę takiej sportowej ambicji jest i trochę mnie to boli po prostu, że tak to się skończyło i nie wiem, no. Myślę, że jeszcze raz muszę sobie coś udowodnić. Tak, jeszcze sobie. W tym roku pewnie jakaś walka, tak? Bardzo bym chciał, żeby tak było. Tak wiesz, no może nie będę już ryzykował, jak będzie coś nie tak, ale jedziemy, no. Kocham to robić, kurde, i tyle, no. Jak komuś to nie pasuje, to nie jest mój problem. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję bardzo.